Jednym z najważniejszych wydarzeń z lotu chorągwi kieleckiej ZHP jest ognisko, które odbywa się właśnie za nami. Zgromadziło wszystkich uczestników, a tą wzniosłą chwilę uświetniło wręczenie chorągwianych odznak jodła. Zwyczaj to stary jak świat, ogień, ogień, ogień. Dziękujemy druhom komendantom. Ognisko przepięknie zapłonęło. I teraz ci druhowie będą już dbać o nasze ognisko. Druhny i druhowie, zuchy, przyznam wam się szczerze, że pierwszy raz dostępuję takiego zaszczytu, żeby mówić na zlocie chorągwi kieleckiej gawędę, a naszym celem zawsze było to harcerstwo i jego ideały. Dzisiejsza gawęda, mam nadzieję, że zainspiruje was do większego, konkretnego działania w tej organizacji. Bo Związek Harcerstwa Polskiego to jest wielka organizacja składająca się z drużyn, chówców i chorągwi, ale każda drużyna to przede wszystkim jeden zuch, jeden harcerz, dowodzenie przez jednego drużynowego. I każdy z was ma wpływ na tą organizację. Ważny punkt wieczoru, czyli coś, na co część z was pracowała przez długi, długi czas. Dzisiaj zostaniecie nagrodzeni za swoją pracę, za swoją służbę. Otrzymacie odznakę chorągwianą jodła. O wręczenie tej odznaki będę prosił drucha komendanta chorągwi i druhnę komendantkę z lotu. Mundur, chusta, pas zuchowy, beret zdobi głowę, a na piersi dumnie błyszczy znaczek kolorowy. To zuchy, dobrze zuchem być. To zuchy, co tu dalej kryć? To zuchy, dobrze zuchem być. Gdy przy ognisku rude płomienie nowy nadają jej kształt. Gdy przy ognisku rude płomienie nowy nadają jej kształt. Druhny i druhowie, czuwaj!